Dowie... Ok, jest gitowa. Witam widzowie, zaczynamy nagrywać moją redukcję. Redukcja już trwa trochę tam z 3 tygodnie. Mamy liczone makrosy, mamy robioną kardiówę, mamy robioną siłkę. Dlaczego redukcja? Bo lecimy na Sopot. Lecimy na Sopot, zamiast w tym roku bawić się w trójbój. Lecimy na Sopot ze względu na moją, nie wiem, którzy nie wiedzą, może nie wiedzą, trochę upośledzoną łapkę. To podnoszenie dużych ciężarów, no już trochę cięższe zaczynało się robić i z tego względu bardziej mnie przeszkadzało nie brak siły, a przeszkadzała mi moja ręka, która jest upośledzona i jednak to podnoszenie ciężarów mnie no bolało po prostu, tak? No i psycha siadała przy tych dużych ciężarach. Dlatego zdecydowałem się uderzyć na Sopot, oczywiście tak for fun, bardziej w ramach przerwy od trójboju. Pewnie was ciekawi, jaka kategoria, jakie co. Jeszcze nie wiem, kategorie w Sopocie są bardzo różne. Na pewno to nie będzie męska sylwetka, bo chcę zaprezentować nogi. No a jaka to będzie dokładnie kategoria, pewnie wyjdzie w trakcie. Stay tuned, to się dowiecie. Oczywiście to jest for fun, więc bez tam żadnych dopalaczy. Oczywiście tylko te narkotyki ciężkie i, no i biały proszek, tak zwany kreatyna, będzie stosowana i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak, na vlogach będzie się pojawiać jedzonko, będą się pojawiać treningi, no i takie ślamazarne pozowanie. Pozowanie będę się uczył z moim super trenerem MW69, pozdrawiamy serdecznie. No i co, no vlogi będą się pojawiać co tydzień. Co tydzień w niedzielę albo w poniedziałek. Ci, którzy wiedzą, to też gram w futbol amerykański, więc czasami te weekendy będą takie, że jadę na mecz i nie będę miał za bardzo czasu, na przykład w niedzielę, bo będę zjechany po meczu, żeby siedzieć i montować. No znaczy, będę się starał robić w niedzielę. Jak nie w niedzielę, to na pewno w poniedziałek. No i będzie taka tygodniowa seria. Weekly vlog z przygotowań karkusia. No i co, na koniec pięknej przygody na pewno będzie filmik z jedzenia, co będzie najpiękniejszym uwieńczeniem zrobionej pracy. Essa. To tak, to teraz pewnie jeszcze na koniec pojawi się moje takie pierwsze pozowanie ślamazarne, bezślamazarne, jeszcze owłosiony cały, będę musiał iść też na debilację, no ale to wszystko w swoim czasie. To co? Zapraszam do oglądania pozowania i do zobaczenia na kolejnych odcineczkach. Zostawcie łapiksa, subiksa, yesa!